Jak zdążyliście zauważyć, zajmiemy się dzisiaj Toyotą CHR. Jesteśmy w Toyocie marki. Idziemy do salonu, bierzemy samochód i w drogę. No to jedziecie właśnie ze mną Compact Hybrid Revolution i jestem mega ciekawy, co to ma wspólnego z silnikiem 1.2 turbo, bo taki też możecie sobie kupić, nie wiem, ale postaram się zaraz Wam o tym opowiedzieć. Tu na szczęście mamy, tak jak nazwa wskazuje, hybrydę, samochód z silnikiem 1.8 oraz z silnikiem elektrycznym o mocy bliżej nikomu nieznanej, łącznie. Nie wiem, jak to policzyć, ale w sumie daje to około 122 koni, a może 122 konie. Różnie się mówi. Ogólnie ta moc jakoś nie jest podawana, jeśli chodzi o silnik elektryczny, także skupmy się na tym, że mamy 122 konie, czyli szału nie ma. Mamy też skrzynię CVT, co jest zrozumiałe w hybrydzie, czyli znowu szału nie ma. Mamy podniesione podwozie, to jest crossover. Dla mnie znowu szału nie ma. I tym bardziej jest dla mnie niezrozumiałe to, że tym samochodem się po prostu zajefajnie jeździ. Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie wiem dlaczego dla osób takich jak ja, czyli kogoś, kto woli bardziej sportowe samochody, niższe i tak dalej, jak ktoś zna mój kanał, to wie, że jakby preferuje inne samochody. Teoretycznie ten samochód kompletnie nie powinien trafić w mój gust, jeśli trzymamy się cały czas prowadzenia i czystej jazdy tym samochodem. A jak się okazuje, ja z tego samochodu mógłbym nie wysiadać. Kolejna rzecz, jest to też myślę typowo kobiecy samochód. Bardzo dużo klientów Toyoty CHR to kobiety. Nie ma się co dziwić, ten samochód z zewnątrz, moim zdaniem, też zdaniem po prostu faceta, na kobiecy samochód wygląd jest genialny, przekosmiczny. A jeśli w ogóle powiemy, że to jest Toyota, to już jest to wręcz niezrozumiałe, bo auta Toyoty do tej pory ciekawe były mniej więcej jak praca na poczcie. Także to po prostu kosmos i pod tym względem to jest naprawdę rewolucja w Toyocie. Ja wiele lat jeździłem tymi samochodami i wszystko bym o nich opowiedział, ale nie to, że były naprawdę ciekawe, ładne, fajne, kosmiczne. No było wręcz odwrotnie. Także no, myślę, że znacie ten samochód, już popatrzcie sobie na niego, bo tu naprawdę warto się cieszyć tymi detalami, bo tych detali jest taka masa. Ja już jeżdżę chwilę tym samochodem, może dłuższą nawet chwilę. W sumie za każdym razem, przy każdej jeździe, byłem nawet przy odbiorze z salonu tego samochodu i za każdym razem znajduję jakieś fajne dodatkowe smaczki, dodatkowe elementy stylistyczne, które mi się podobają i jest tego naprawdę cała masa. Postaram się pokazać Wam to przy pewnej pomocy w materiale. Chciałbym się skupić najpierw na takich rzeczach, które dla mnie są też pewną ciekawostką, bo nie miałem z tym za dużo doświadczenia, typu aktywny tempomat. Jeśli jeździliście z takim ustrojstwem, no to Was to zupełnie nie zdziwi, ale powiedzmy włączam go sobie teraz. Mam uruchomiony. Ja nie dotykam w tej chwili w żaden sposób ani hamulca, ani gazu. Samochód w tej chwili troszeczkę zwolnił, nie wiem czy to widzicie. Utrzymuje bezpieczny odstęp od samochodu, który jest przede mną. I to może nie jest jakiś cudowny bajer, jeśli chodzi o taką jazdę, bo tutaj to no, poradzicie sobie sami. Ale ja byłem w mega szoku, jak fajnie to działa w korku. Jechałem sobie w korku któregoś razu i autentycznie jest tak, że wystarczy to włączyć przy pewnej prędkości. Samochód zwalnia praktycznie do zera, samochody z przodu ruszają, on sobie rusza. Zwalniają, zwalnia, ruszają, rusza. Oczywiście w cudzysłowie możecie sobie zaparzyć kawę, czytać gazetę, bo samochód zrobi wszystko za Was. I jest to tak dziwne uczucie, jeśli nie macie z tym styczności jakiejś wcześniej, że naprawdę wow. Jeśli zahamuje samochód do zera, trzeba wtedy dźwignię
tempomatu tylko raz dotknąć, on znowu ruszy, a jeśli zwolni do chociażby 1 na godzinę, będzie się ledwo, ale będzie się toczył, to już sam przyspieszy, nie robicie wtedy nic, nie hamujecie, nie przyspieszacie, nie robicie niczego. Genialna rzecz. Kolejna rzecz, jak tutaj widzicie na wyświetlaczu, mamy tutaj kilka kolorów, w zasadzie 3. Mamy zielony, mamy czerwony i mamy żółty. Jeśli samochód, tak jak teraz, pokazuje kolor zielony, to znaczy, że silnik ładuje się od hamowania. Ładuje się niezależnie, czy hamujemy hamulcem sami, naciskając hamulec, czy hamujemy silnikiem. Wtedy ta bateria po prostu się ładuje. Jeśli mamy kolor żółty, to jest to w sumie kolor najbardziej oszczędny, bo jedziemy sobie wtedy na hybrydzie, czyli jedziemy na silniku elektrycznym. Jeśli jest czerwony, jedziemy na benzynie. Tak naprawdę, powiedzmy, kręcąc się na parkingu, tutaj to ładowanie, ten poziom baterii dosyć mocno spada. Tak jak na przykład ja sobie teraz kręciłem film, przedstawiłem sobie samochód, raz, drugi, 15. Dosyć szybko się to rozładowuje, ale jednocześnie bardzo szybko się ładuje. Wystarczy jedna dróżka po mieście i macie praktycznie full naładowaną baterię. Teraz macie czerwony, jedziemy pod górkę. Potrzebował troszeczkę, w cudzysłowie, powera, więc dołącza się silnik benzynowy. Czym się to kończy? Mniej więcej tym, że w mieście jeżdżę na spalaniu około 5 litrów, nawet poniżej 5. Tak naprawdę im większy korek, tym w sumie wychodzi mniejsze spalanie, czyli to, co w hybrydzie macie charakterystyczne, odwrotnie do innych silników. Mniej w mieście, więcej w trasie. To jakby jest oczywiste, ponieważ no, tak jak jedziemy w korku, cały czas samochód musi się... O, zobaczymy, teraz jest czerwone, ja nie naciskam hamulca, nie robię nic. Samochód hamuje sam, nie robię nic, noga na ziemi. Zobaczymy, jak zahamuje, sam zwalnia. Ja pewnie zwalniałbym troszeczkę później, ale zobaczcie, jak to działa. Dojeżdża, nie naciskam niczego. Zero. Stoi, nie dotknąłem nic. I jak możecie zauważyć też na wyświetlaczu, samochód się w tej chwili wyłączył. Jest sobie na baterii. No dobra, ruszamy. Ja znowu ruszyłem, ale nie naciskam nic. On sam utrzymuje. Oczywiście to nie jest coś, ja chciałbym teraz jechać dynamiczniej, więc na pewno bym się szybciej rozpędzał, ale chcę Wam to pokazać. Nie naciskam niczego. Mamy tutaj akurat radar, więc też sobie zwolnił. Na szczęście. Nie, że taki mądry, że radar. Utrzymuje po prostu odstęp od samochodu z przodu. Znowu przyspiesza, ja nie dotykam niczego. Zobaczcie, jak to wygląda. Do tego jedziemy na... No, w tej chwili już na benzynie. Jedyna rzecz, której mi tutaj może brakować, to szkoda, że nie ma head-up display, bo ja to polubiłem. Jest to fajne rozwiązanie i szkoda, że nie ma. Nie wiem, czy można dokupić. Chyba nie, bo to jest, nie powiedziałem, to jest najwyższa wersja Prestige. Tak naprawdę jest tutaj wszystko oprócz systemu JBL-a. Także no, myślę, że head-up display nie ma. Skręcam sobie, on troszkę przyspiesza, bo pewnie nie widzi samochodu, widzi te z przodu. Rozpędził się, zwalnia. Ja nie dotykam ani gazu, ani hamulca. Nie dotykam nic. Widzicie, że hamuje też sporo wcześniej, niż robiłbym to ja, no ale on po prostu, no tak działają te czujki. I stoimy. Mamy znowu kolor żółty, czyli jesteśmy na elektryku, teraz samochód się wyłączył. Fajnie, że praktycznie nie czuć przełączania, bo w wielu... Tak jak macie system start-stop, często mocno czuć ten moment załączenia silnika spalinowego. Ja tutaj to bardzo, bardzo, bardzo ledwo wyczuwam. To jest zupełnie nieprzeszkadzające w niczym. Fajnie to zostało rozwiązane, tym bardziej, że on wyłącza się 10 razy częściej niż start-stop, dlatego że on oprócz... Start-stop działa, gdy się zatrzymacie. Tutaj silnik spalinowy czasami wyłącza się podczas jazdy wolnej, więc no musiało to być tak zrobione i faktycznie jest zrobione bardzo w porządku. Dobra, starczy o hybrydzie. Mam nadzieję, że troszeczkę pokazałem Wam, jak fajnie to wygląda, jak fajnie wygląda działanie aktywnego tempomatu. Bardziej do samochodu. I może wymienię od razu wady, które po pewnym czasie użytkowania tego samochodu zauważyłem. Pierwsza wada i mocno zaskakująca dla mnie, to jest to, że ten samochód jest dość słabo wyciszony. Jeśli jedziecie szybciej, tak naprawdę od tych prędkości 130-140, naprawdę robi się dość głośno w środku i ja byłem zaskoczony, bo jest to nowy samochód za dosyć duże pieniądze. Byłem przekonany, że będzie wyciszony lepiej. Nie jest to tak, że to bardzo przeszkadza, ale na pewno oczekiwałbym czegoś więcej. Drugą rzeczą, to myślę, że już to zauważy każdy, i faktycznie każdy wsiadający do tego samochodu zwraca na to uwagę. No niestety ten kosmiczny wygląd, miejsce, gdzie macie klamkę z tyłu i ogólnie całe ukształtowanie bryły tego samochodu przekłada się na to, że
No z tyłu jest po pierwsze ciemno, po drugie klaustrofobicznie. Tam naprawdę siedząc z tyłu na wysokości oczu macie tak naprawdę oprócz szyby to macie już blachę, więc słabo widać. Jest to też pewna wada dla kierowcy, dlatego że odkręcając się na przykład w prawą stronę, chcąc zobaczyć coś przez tylną prawą szybę, widzicie tak naprawdę zagłówek, nie widzicie szyby i już widzicie znowu zabudowanie, czyli widoczność do tyłu w tym zakresie jest bardzo słaba. Całe szczęście, że mamy tutaj masę podpowiadaczy tak zwanych, mamy kamerę cofania, oczywiście przede wszystkim system monitorowania martwego pola, także to nie jest coś, co przeszkadza bardzo, ale musicie wiedzieć, że tak jest i jeśli rozpatrujecie CHR-kę w kategorii samochodu rodzinnego, może to być wada dla waszych dzieci z tyłu, bo będą miały mocno ograniczoną widoczność. Trzecia wada, może pierdoła, ale też się zdziwiłem mocno, bo nie dość, że nie ma tutaj ładowania indukcyjnego, najwyższa wersja, przypomnę, to tu tak naprawdę nie ma miejsca na smartfona. Jak macie stary, mały telefon, to on się tu zmieści. Ale jeśli macie... No dzisiaj już większość ludzi, raczej tak myślę, preferuje duże telefony, to tak naprawdę trzeba go włożyć, nie wiem, no może w miejsce na kubki i będzie po prostu latał, dlatego że on na tej małej półeczce, która prawdopodobnie miała służyć za miejsce na smartfona, on się tam po prostu nie zmieści. A wracając do tego, co w samochodzie najistotniejsze, czyli wrażeń z jazdy tym samochodem. Tak jak powiedziałem na początku, teoretycznie ten samochód, przynajmniej dla mnie, powinien być naprawdę, no, na papierze nie wygląda, jakby to było coś, czym ja lubiłbym jeździć, jeśli mamy na myśli stricte samą jazdę. I powiem szczerze, że jestem mocno zaskoczony. Oczywiście skrzynia CVT będzie miała to, co większość skrzyń CVT, czyli będzie wyła. Ona do momentu, kiedy się nie rozpędzicie, no nie wiem, spróbuję, naciskam gaz, ona wyje i nie zmienia się w żaden sposób bieg, no bo tu nie ma biegów, więc jeśli nie jesteście do tego przyzwyczajeni, to możecie być troszkę, nie wiem, no żebyście po prostu nie byli zaskoczeni. Ona będzie wyła, dojdzie prędkość do takiej, jak ma być, wyć przestanie, także miejcie tą świadomość, przejedźcie się tym najpierw, może Wam to przeszkadzać, ale ja mając doświadczenie już z ilomaś skrzyniami, nie lubię CVT, ale uważam, że tutaj nie ma tragedii. Do tego, tak jak mówiłem, mamy niewielką moc, mamy niewielki moment obrotowy i to wszystko sprzęgnięte jest z chyba najlepszym w tej klasie, chociaż w sumie mam problem z określeniem tej klasy, bo jakie samochody są w tej klasie? Qashqai? Nie wiem, Juke, bo tak kosmiczny wygląd. Może Kia Niro. No to już bardziej, bo też mamy napęd hybrydowy. Ale to nie jest jakaś klasa, w której ja jestem w stanie wymienić 12 różnych modeli. Więc ogólnie powiedzmy, że mamy na myśli tej wielkości crossovery, już nie wnikając w ich cenę, markę, silnik i tak dalej. Ale tej bryły samochody, to myślę, że to może być najlepiej prowadzący się crossover, bo znowu Toyota naprawdę była znana z różnych rzeczy, ale nie ze świetnego prowadzenia. A ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak to auto się prowadzi. I myślę, że właśnie wygląd tego samochodu, super wyposażenie, bardzo fajne, precyzyjne prowadzenie. On, nie wiem jak to Wam określić, ale on jednocześnie prowadzi się bardzo lekko, jest bardzo zwinny, a do tego bardzo precyzyjnie. To nie jest tak, że lekko, to mam na myśli, że jest po prostu rozchwiany i wypada z zakrętów. Lekko, że nie, tak naprawdę nie trzeba się bardzo przykładać do trafienia fajnie w zakręt. On tak precyzyjnie wchodzi w zakręty i też przy wyższych prędkościach, że ja jestem naprawdę pod wrażeniem. I tak jak mówię, może ta cała przyjemność z jazdy, jaką ma się jeżdżąc po prostu, użytkując ten samochód, wydaje mi się, że właśnie jego wygląd, jego wyposażenie, to, że jest tak inny na ulicy, znowu coś, co ja bardzo lubię, na tyle maskuje pewne wady, bo jednak mała moc, mały moment obrotowy, dla mnie są to wady samochodu, a tutaj są praktycznie nieodczuwalne. Ja naprawdę za każdym razem, jak jadę tym samochodem, a wiele razy już w niego wsiadałem, wysiadałem, i to jest też jakiś tam wskaźnik tego, jaki jest samochód, że chcemy w niego znowu wsiąść, że nie możemy się doczekać, aż znowu pojedziemy, że czujemy się dobrze na drodze, no to ten samochód spełnia te wymagania naprawdę pod każdym względem.
fajnie, że ma te bajery. Ma na przykład pełne LEDy, coś co ja też uwielbiam. Uwierzcie, że jeżdżąc wieczorem, czy jeżdżąc w nocy, to też postaram się Wam troszkę pokazać na filmie. No po prostu wow. Dobra, zobaczmy może, co samochód powie nam o tej jeździe. Zobaczcie najlepsze spalanie. 3,7. Słabo? Zasięg 320 km. Ja mam tutaj poniżej połowy baku, tylko pamiętajcie, że ten bak jest zatankowany za, nie pamiętam, 160 albo 180 zł. A jest już przejechane 350 km, czyli powiedzmy nawet więcej, powiedzmy 700 km. Za 160 zł cały czas po mieście, to nie ma lipy. Jeszcze jedną wadą, która mi się przypomniała, chyba że ja naprawdę jestem aż taką sierotą, że nie potrafię tego znaleźć, ale szukałem, nie znalazłem. Nie mogę wyregulować fotela pasażera na wysokość, bo wsiadając w niego dla mnie i w sumie dla kilku osób, które też jechały na tym miejscu, jest ustawiony za wysoko. Chciałbym sobie go troszeczkę obniżyć, a tego się nie da zrobić. Dziwne, ale tak jest. Także wspominam o tym. I powiem Wam, że naprawdę, jeśli mam szukać dalej wad, to będzie szukanie na siłę, bo poza tymi rzeczami, które powiedziałem w tej chwili, myślę, że to jest koniec. Dla mnie to auto ma te wady, które wymieniłem. Finito. Może mógłbym się jeszcze czepić co do ceny, bo tak wyposażony samochód kosztuje około 130 tysięcy, tylko że no znajdźcie mi hybrydę, którą kupicie za 70 tysięcy taką. No nie ma, hybrydy są po prostu drogie i no tyle. No, albo to akceptujemy, albo tego nie akceptujemy. No to jeśli już to wymieniłem, to ja naprawdę więcej wad nie widzę. O, widzę, sorry, nawigacja. Tylko że to jest znowu to, co w każdym praktycznie samochodzie. Chyba że znacie jakąś markę, której nawigacja jest lepsza od mapy Google'owej, wolicie jej używać, jest ładniejsza, jest bardziej dokładna, dajcie mi znać, bo ja takiej nie znam. I na pewno to też nie będzie ta mapa. To skoro tak, to może wystarczy. Radio. Nie jest tak, że radio jest wadą, bo ono nie gra super, nie gra też źle. Gra powiedzmy tak standardowo, tak jak możecie się spodziewać po samochodzie z salonu bez żadnego super świetnego za 7 tysięcy systemu, co i tak nie będzie grał tak jak powinien w porównaniu do systemów, które byście zrobili sami, więc no, tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, więc nie wymienię tego ani jako wadę, ani jako zaletę. Gra normalnie. A to w sumie każda osoba, która ze mną jeździła, zawsze chce, żeby to było włączone. Ten wyświetlacz, żeby widzieć, kiedy samochód się ładuje, tak jak teraz. Teraz naciskam hamulec, on dlatego się ładuje, a jak się zatrzymam, to się wyłączy. O. I fajne jest to, że jeśli teraz będę podjeżdżał do samochodu z przodu, ja jadę i nie spalam nic. Jedziemy na samym silniku elektrycznym. Jeszcze stylistycznie co do środka. Macie wszędzie ten element diamentu. No wszędzie to pokażę Wam, ale też się jakoś bardzo nie będę na tym skupiał, bo w każdym teście to już było, na pewno to widzieliście, to ja nie chcę mówić 17 raz o tym samym. Ale uważam, że to jest chyba najładniejsza Toyota ze wszystkich, jakie są, a nawet na pewno. Tu w zasadzie wszystko się zgadza, zobaczcie, tutaj macie coś a la skóra, to jest tak mięciutkie, znowu nie jest taki materiał, tylko zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mnie się to też bardzo podoba, w innych wersjach kolorystycznych tutaj biegnie kolorowy pasek. Tutaj mamy podgrzewane fotele, lewy, prawy, 3-stopniowa regulacja podgrzewania tych foteli. Oczywiście klima automatyczna, dwustrefowa, z jakimiś tam dziwnymi bajerami, ja w to nie będę wnikał, bo to tam bardziej pewnie jakaś gadka marketingowa, ale jest. Naprawdę samochód wyposażony jest bardzo godnie i trzeba to podkreślić też, bo Toyota, no zdarzało się im w pewnych momentach nie nadążać za konkurencją i samochody kupowane powiedzmy w podobnej cenie były gorzej wyposażone. I ja mam jedną nadzieję, że to jest koniec czasów, w których Toyota, każdy powie, mega niezawodny samochód. Fajnie, to jest bardzo ważne, może nawet najważniejsze w samochodach. Tylko dzisiaj to jest trochę za mało. A do tej pory, niestety od kilku lat było tak, że jak ja słyszałem, o mam Aurisa, mam, nie wiem, tam coś innego z Toyoty. Nie wiem, dla mnie te auto po pierwsze wyglądały tak samo, po drugie
każdy wiedział, że to jest samochód niezawodny i nic więcej. Ani tam nie było więcej wyposażenia, ani on nie był ładny. No, myślę, że naprawdę dzisiaj, chociaż może że znowu inaczej, może dzisiaj to, że samochód jest nadal niezawodny, to jest naprawdę coś dziwnego, bo te czasy tych niezawodnych, nieskomplikowanych aut się dawno skończyły, a Toyota myślę, że mocno trzyma niezawodność na wysokim poziomie, ale ja cały czas twierdzę, to jest za mało. Dlatego całe szczęście, że powstał ten samochód i oby oni poszli w tą stronę. No już Avensis nowy też jest jakimś tam światełkiem w tunelu, że też nie jest tak nudny jak te wcześniejsze. Ja miałem prywatnie Avensisy i to były samochody naprawdę w tych wersjach benzynowych nie do zdarcia, bo przede mną też jedzie Avensis, no tylko powiedzcie mi, co w tych samochodach było fajnego? Nic. One były bezawaryjne, kropka. Dlatego wierzę, że ten samochód będzie nadal bezawaryjny. Myślę, że ten system hybrydowy jest od tylu lat przez Toyotę już sprawdzony i przez miliony użytkowników, że tu nie będzie problemu, a jednocześnie doszedł tak kapitalny wygląd i niech to już tak zostanie w tej marce dalej, bo dla mnie, jeśli oni to utrzymają, to po prostu staną się godnym rywalem Hondy całościowo, bo do tej pory było tak, że faktycznie o Hondzie też można powiedzieć, że to są samochody bardzo bezawaryjne, zawsze były, a jednak dla mnie z tą żyłką sportową przebijały Toyotę mocno. W tym momencie, jeśli pójdą tą drogą Japończycy, będzie dobrze. Nie mam doświadczenia niestety z silnikiem 1.2 tutaj w tym samochodzie, więc nie porównam go w tym momencie dla Was. Nie wiem, czy on jeździ lepiej, gorzej. Ogólnie kupicie ten samochód powiedzmy około 90 tysięcy, ale ja myślę, że żeby ten samochód był taki, jak ja o nim teraz opowiadam, to po pierwsze musi to być wersja hybrydowa, czyli taka jak jadę, 1.8 i musi być dobrze wyposażona. Czyli tak naprawdę, jak dorzucimy te wszystkie gadżety, miejcie na względzie, że to będzie cena około 130 tysięcy za nowy, chyba że uda Wam się kupić jakąś wyprzedaż rocznika, jeśli jeszcze są, to poniżej 120 zjechać będzie bardzo ciężko, ale będzie się dało. Więc przyjmijmy, że mamy 120 tysięcy. Na pewno jest to sporo więcej od Kia Niro. Ja Kia Niro też testowałem, możecie sobie zobaczyć na kanale. Jeśli mam być szczery, Kia Niro była bardzo fajnym samochodem, ale ja mówiłem cały czas, że to nie jest samochód dla mnie. Ten samochód, mimo że ja mocno uważam, że jest to samochód, nie wiem, czy mogę powiedzieć kobiecy, ale na pewno bardzo popularny będzie, jest wśród kobiet. Korzystając z okazji, że jest z nami Dorota Kłębokowska, mam pytanie. Powiedz tak kobiecym okiem, jak Ci się ten samochód podoba, a może Ci się nie podoba? Co Ci się rzuca w oczy tak po prostu przy pierwszym kontakcie? Witam serdecznie. Samochód mi się bardzo podoba. Jest bardzo kobiecy, bardzo zarazem taki tajemniczy. Ja uwielbiam czarny kolor, a czarny to siła. I tak mi się ten samochód kojarzy. No, pachnie bardzo mocno luksusem. Zdecydowanie, gdybym miała sobie zakupić, to nie zastanawiałabym się za długo. Ja bym się nie obraził, gdyby to było moje auto. Mimo że, tak jak mówię, naprawdę nie jest szybki, to cała reszta, jeśli chodzi o układ jezdny i po prostu przyjemność z jazdy tym samochodem, z użytkowania, z obcowania z tym samochodem, jest tak duża, że ja w sumie naprawdę nie do końca potrafię to logicznie wytłumaczyć. Zaskoczył mnie też bagażnik. On ma około 380 litrów. Popatrzcie sobie na niego. Byłem przekonany, że on będzie mały, że ta bryła samochodu zabierze miejsce na bagaże, a wcale nie. Myślę, że przynajmniej jak na to, czego ja się spodziewałem, to jest bardziej niż ok. A może nawet dużo bardziej niż ok. Nie wiem, czy to widzicie teraz z tego ujęcia kamery, ale no wiadomo, siedzi się troszeczkę wyżej niż tak jakby chociażby Passat. Jedni to polubią, inni nie. No ale to wiadomo, cecha crossoverów. Mnie się naprawdę bardzo podoba to, że ten samochód, właśnie, może to jeszcze chyba nie powiedziałem, w tej wersji mamy 18-calowe felgi. Zobaczcie sobie, jak wyglądają. No ale to już jest duży rozmiar i tutaj pamiętajcie o jednej rzeczy. Jest bardzo dziwny rozmiar opony. Przez to nie ma tych opon dużo, przez to wymiana opon, czy zakup opon będzie dosyć
dosyć dużym wydatkiem, bo nie ma wielu producentów, którzy po prostu robią te opony. Pamiętajcie o tym, bo to może być około 3000 nawet, a może nawet więcej za te markowe, więc dużo. Ale co chciałem powiedzieć przede wszystkim? Nie każdemu będzie odpowiadało to, że ten samochód jest twardy, on ma twarde zawieszenie. Co do czego przykładają się też tak duże koła, gdzie w kabinie mocno czuć nierówności. Dla mnie, nie wiem, czy to nie jest ideał pod kątem między tym, że samochód ma twarde zawieszenie, super się prowadzi, a komfortem. Ja nie lubię samochodów przesadnie komfortowych, mięciutkich, gdzie tego faktycznie nie czuć, ale nie czuć dzięki temu też jazdy, prowadzenia auta. Tutaj jest to tak wypośrodkowane, że dla mnie subiektywnie jest to naprawdę blisko ideału, szczególnie oczywiście jeśli mówię o crossoverze, bo to nie jest sportowy samochód, ale to części osób może przeszkadzać. Jeśli spodziewacie się, że kupujecie takiego miejskiego crossovera, który będzie przede wszystkim komfortowy, no to nie będzie. On będzie właśnie bardziej samochodem nastawionym na to, że to zawieszenie będzie twardsze, ale będzie się świetnie prowadził. Powiem szczerze, że ja mógłbym o tym samochodzie gadać kolejne 25 minut, ale nie chcę też przeginać, nie chcę robić tak długiego materiału. Mam nadzieję, że pokazałem Wam mniej więcej, jak ten samochód wygląda, co ja o nim sądzę, bo jest to chyba po Stingerze, no ale to wiadomo, to już zupełnie inne pieniądze, ale tam byłem ogromnie zaskoczony, że Kia zrobiła coś takiego, coś tak fajnego. To powiem Wam, że CHR-ka dla mnie jest też mniej więcej tego rodzaju zaskoczeniem, że to jest auto wyprodukowane przez Toyotę. Markę, którą ja znałem od bardzo wielu lat, ceniłem, dalej cenię, ale to nie były samochody, które wywoływały emocje, a ten samochód emocje wywołuje. I tak przechodząc do podsumowania. Jeśli lubicie gadżety, bajery, nowoczesne rzeczy, tak jak ja, jeśli będziecie mieć pełną świadomość, że to nie jest auto do ścigania, ale jednocześnie nie będzie za wali droga i ważne jest dla Was spalanie, to znowu jest to auto dla Was. Jeśli oczekujecie od samochodu również super wyposażenia, w tej wersji dostaniecie pewnie więcej niż byście chcieli. Jeśli chcecie się wyróżniać na drodze, nie każdy to lubi, ale ja może nie lubię samego tego, żeby się wyróżniać na drodze, bo nie chodzi o to, żeby się wszyscy na mnie patrzyli. Ja zawsze mówię o tym pod takim względem, że nie lubię mieć samochodu jak ma każdy w bloku. No to tego samochodu nie będzie miał każdy w bloku, chociaż to jest samochód popularny, to nie ma co gadać, ale na pewno mocno odróżniający się od samochodów na ulicy i dla mnie jest to plus. Więc jeśli ważne są dla Was te rzeczy, które wymieniłem, jesteście w stanie przymknąć oko na tak dużo, czy zaakceptować po prostu tak wysoką cenę, tak jak każda hybryda niestety jest droga, no to być może znaleźliście auto dla siebie. Naprawdę bardzo duże uznanie za to, że ten samochód jest tak przyjemny w obcowaniu z nim, za tak dobre prowadzenie. I jeśli baliście się tego, bo ja tak miałem, że myślałem, wow, jaki ładny, fajny samochód i tak dalej, ale na pewno będę mocno zawiedziony, jak przeczytałem dane na papierze, jak zobaczyłem, jak wygląda to auto wyższe i tak dalej, to nie jest coś, co się będzie prowadziło dobrze, nie ma takiej opcji. No i się mocno pomyliłem, na szczęście. Także ze swojej strony bardzo zachęcam Was, jeśli na przykład mieliście takie obawy, że to nie będzie samochód, który poza wyglądem da Wam coś więcej. Jeśli lubicie jeździć samochodami, jak oglądacie ten kanał, to na pewno lubicie. To ja te obawy myślę, że jestem Wam w stanie wybić z głowy, a przede wszystkim na pewno idźcie tym samochodem pojeździć. Chciałbym na koniec jeszcze poprosić Was o subskrypcję tego kanału, jeśli lubicie moje testy, jeśli chcecie, żebym robił ich więcej, to niestety to bardzo prosto działa. Jak będę miał więcej subskrypcji, będę dostawał lepsze samochody, bo po prostu łatwiej jest rozmawiać z dealerami czy z markami o testowaniu różnych aut, jeśli jest więcej wyświetleń, jest więcej subskrypcji. Ja będę dostawał lepsze samochody, będziecie mieli fajniejsze filmy, także to jest proste przełożenie. Staram się tego nie robić, zawsze nie prosić o te lajki, komentarze i tak dalej za każdym razem, ale no niestety to tak jest, to działa w bardzo prosty sposób.
Także jeśli mogę, jeśli chcecie mi w jakiś sposób pomóc w prowadzeniu, w rozwijaniu tego kanału, w robieniu fajniejszych filmów, zasubskrybujcie ten kanał. I oprócz tego, że będzie mi po prostu miło, bo będę wiedział, że lubicie oglądać te filmy, to na pewno to się przełoży na i jakość moich filmów, i na to, żeby były coraz ciekawsze. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten samochód tak jak mnie. Jest naprawdę kapitalny. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.